Witajcie w 48 odcinku programu Co w kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o związkach organicznych na Marsie, nazwie misji na Marsa oraz pozasłonecznych planetach z pierścieniami. Zaczynamy od niedawnego odkrycia przez łazik Curiosity badającego Marsa. W jednej z próbek wykrył on ślady tiofenu, związku organicznego, którego występowanie na Ziemi jest powiązane z występowaniem życia. Tiofen jest bezbarwną, nierozpuszczalną w wodzie cieczą. Na Ziemi występuje w złożach węgla, ropy naftowej oraz w trufli białej. Jedną z możliwych przyczyn występowania go na Marsie jest istnienie bakterii 3 miliardy lat temu na powierzchni Czerwonej planety. Lecz nie daje to 100% pewności, że kiedyś na Marsie istniało życie. Tiofen może powstawać również bez udziału życia w procesach chemicznych wymagających temperatury 120 stopni Celsjusza. Aby mieć pewność, czy na Marsie występuje lub kiedyś występowało życie, naukowcy potrzebują solidniejszych dowodów. Sama obecność związków chemicznych, które mogą pochodzić od organizmów żywych, nie wystarczy, gdyż zawsze istnieje możliwość, że powstały one w warunkach niewymagających życia. Najprawdopodobniej, dopóki astronauci wysłani na Marsa nie spojrzą przez mikroskop i nie ujrzą żywych organizmów, dopóty nie będziemy mieli pewności, czy na Marsie istnieje życie, czy nie. W tej chwili na Marsie Curiosity jest jedynym działającym łazikiem, lecz niedługo dołączy do niego nowy łazik o nazwie Perseverance, co oznacza wytrwałość. Do tej pory łazik ten nazywany był Mars 2020, lecz w niedawno ogłoszonym konkursie wybrana została nowa oficjalna nazwa. Nazwę tę wybrał uczeń szkoły średniej w Virginii, podobnie były wybierane nazwy poprzednich łazików wysłanych na Marsa przez NASA. Łazik, który wylądował w 1997 roku, nazwany został Soyuren po Soyuren Truth. Łaziki, które dotarły do Marsa w 2004 roku, nazywały się Spirit i e Opportunity, czyli Duch i Sposobność. I w końcu ostatni Curiosity, czyli Ciekawość. Perseverance wyruszy swoją drogę w lipcu tego roku. Na Marsa dotrze w lutym 2021 roku. Jego zadaniem będzie poszukiwanie śladów życia na Marsie oraz badanie jego klimatu i geologii. Zbierze on również próbki skał i pyłu, które następnie zostaną zebrane przez kolejny łazik i wysłane z powrotem na Ziemię. Z Marsa przenosimy się do odległych planet pozasłonecznych, które mają niezwykle małą gęstość. Mogliście już o nich usłyszeć w jednym z naszych poprzednich odcinków. Ich gęstość porównywana jest często do gęstości waty cukrowej. Ponieważ istnienie tak mało gęstych planet jest trudne do wytłumaczenia, astronomowie próbują wymyślić inne teorie tłumaczące, czym są te planety. Astronomowie obserwują takie planety, mierzą jasność gwiazdy, wokół której one krążą. Gdy planeta znajduje się przed tarczą gwiazdy, blokuje ona część światła gwiazdy. Można wtedy zobaczyć niewielki spadek jasności gwiazdy. Na podstawie wielkości tego spadku można określić rozmiar planety. Z obserwacji spektroskopowych możemy uzyskać masę planet. Znając masę i rozmiar planety, możemy określić jej gęstość. Lecz zmierzony przez nas rozmiar planety może odbiegać od rzeczywistego, jeśli planeta posiada pierścienie. Obecne sposoby detekcji planet nie są w stanie powiedzieć nam, czy planeta pozasłoneczna posiada pierścienie, natomiast ich obecność może spowodować dodatkowy spadek jasności obserwowany w trakcie tranzytu. Planeta wydaje się wtedy być większa niż w rzeczywistości. Przez co jej gęstość wydaje się być niezwykle mała. Możliwe, że przyszłe teleskopy kosmiczne, w tym kosmiczny teleskop Jamesa Weba, pozwolą nam odkryć, czy wokół tych planet faktycznie znajdują się pierścienie. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film lub zasubskrybujcie nasz kanał. Zapraszamy Was również na naszą stronę internetową. Na razie i do usłyszenia za tydzień.